tam w kolejnym odcinku pomyślałem, że może by, że mogę nagrać coś w stylu milionerów. I do dzisiejszego odcinka jako prowadzącego zaprosiłem Dawida z kanału Wyluzowani TV. To Dawid. Serdecznie. Witam, Dawidzie. To powiesz. Studio mi się bardzo podoba. Bardzo prowizoryczne, ale no. Tak. Ten odcinek milionerów będzie tematycznie piłki nożnej. W tematyce był o piłce nożnej. Tak jak mi Mateusz wybrał porno. To co? Gotowy na teleturniej? Tak, ja zawsze jestem gotowy. Dobrze. Na milionerów. To co? Pierwsze pytanie. Dobrze. Na początku lajcik. Kartka jakiego koloru oznacza, że piłkarz musi opuścić boisko? A. Czerwonego. B. Żółtego. C. Zielonego. I D. Niebieskiego. Zastanówmy się. Niebieska nie istnieje. Zielona miało wejść, ale i to miało być niby 2 minuty, ale nie weszło. Żółta to jest bodajże, jak dobrze pamiętam, że już takie ostrzeżenie, że się wyleci po jakimś czasie. Odpowiedź A, czerwoną poproszę. A, czerwoną. Odpowiedź A, czerwoną poproszę. No i to jest prawidłowa odpowiedź. Więc pytanie kolejne. Pytanie numer 2. Który ze stadionów jest największy w Polsce? A. PGE Arena. B. Pepsi Arena. C. Inea Stadion. I D. Stadion Narodowy. Jak dobrze pamiętam, to Stadion Narodowy bodajże mieści 52 tysiące miejsc. Jakie były odpowiedzi? PGE Arena, Pepsi Arena, Inea Stadion. Na pewno nie Legii, bo tam jest około 40, tam powyżej 40 jest, ale nie więcej. Inea i jaki? Nie Stadion Narodowy. Tak? Czekaj, nie, ja coś mówiłem. A, PGE Arena, B, Pepsi Arena, C, Inea Stadion. Tak, i D. Stadion Narodowy. Stadion Narodowy 52, Pepsi Arena też nie, Idea i co zostało? PGE, Pepsi, Inea Narodowy. PGE i Inea. Przypominamy, że mamy 2 koła ratunkowe, czyli telefon do przyjaciela oraz pół na pół. Poproszę teraz o jedno z kół, bodajże jak dobrze pół na pół. Około pół na pół poproszę. Dobrze. W takim razie zostaje PGE Arena oraz Stadion Narodowy. PGE Arena bodajże jak dobrze chyba w Gdańsku jest. Waham się pomiędzy właśnie tym Narodowym a Stadion Narodowy odpowiedź. Ostatecznie? Tak. Dobrze, więc to jest prawidłowa odpowiedź. No poprosimy picie, bo zaszło nam w gardle. Dobrze, i poprosimy o jakieś przekąski, picie. Tak, dokładnie. O, widzę profesjonalnie. O, dziękujemy panu. Czekamy na przekąski. O, dobrze. Czy jest pan gotowy na trzecie pytanie? Tak, jestem gotowy. Który z piłkarzy nazywany jest Ibrakadabra? A. Cristiano Ronaldo. B. Ronaldinho. C. Zlatan Ibrahimowicz. I D. Lionel Messi. C była odpowiedź Zlatan Ibrahimowicz. Tak. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Zlatan Ibrahimowicz. Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. Gratulacje. Dobrze, poproszę o kolejne pytanie. Gotowy? Tak, tak. Pytanie 4. Który z wymienionych sportowców nie jest piłkarzem? A. Novak Djokovic. B. Ivan Persić. C. Ivan Rakitic. I D. Luka Modrić.
A odpowiedź była Nowak Dziokowicz. Tak. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi, bo Iwan Dziokowicz to tenisista. Dobrze, więc to jest prawidłowa odpowiedź. Pytanie piąte. Reprezentacja jakiego kraju została mistrzem Europy w 2012 roku? Odpowiedź A. Hiszpanii. B. Anglii. C. Włoch. I D. Niemiec. W którym? 2012 Europy. Mogę powtórzenie odpowiedzi? A. Hiszpanii. B. Anglii. C. Włoch. I D. Niemiec. Proszę o kolejne koło. Telefon do przyjaciela. Reprezentacja jakiego kraju została mistrzem Europy w 2012 roku? A. Hiszpania, B. Anglia, C. Włochy, D. Niemcy. Jaka jest odpowiedź? Dziękuję. Odpowiedź A. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Hiszpania. No więc proszę o odpowiedź. A. Hiszpania, tak? Tak. Dobrze, więc to jest prawidłowa odpowiedź. Brawo. Zapadł już pytanie numer 5. I teraz przechodzimy już do 6. pytania. Ilu minimalnie zawodników musi być w drużynie, żeby mecz mógł być rozgrywany? A to jest 5, B 6, C to jest 7 zawodników i D 8. Ale w czym? Ile minimalnie zawodników musi być w drużynie, żeby mecz mógł być rozgrywany? Minimalnie? Tak. 5, 6, 7, 8, tak? Mogę poprosić o dodatkowe koło. Koło ratunkowe? Tak. Nie ma już koła ratunkowego. 5 i 6 na pewno, nie? 7 i 8. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi D8. D8, tak? Tak. To jest ostateczna odpowiedź. Tak, 8. No niestety, ale to była nieprawidłowa odpowiedź, ponieważ to było 7. C. Niestety, przegrał pan milionera. No niestety. Dobrze, więc tak gratuluję do dojścia do pytania numer 6, czyli do połowy. Tak, dokładnie. Właśnie zakończyliśmy grę milionerów. Pytania były z kategorii piłka nożna, poległem na 6. pytaniu. Jak to mówią, intuicja mi podpowiedziała, że ta na początku, że 7, ale wybrałem 8. Bo coś mnie skusiło, ale nie wiem co. Jeśli wam się spodobało ten odcinek, zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, żebyście widzieli kolejne nagrywki. W dzisiejszym odcinku jako prowadzący wystąpił Dawid z kanału Wyluzowani TV. Jako pomoc techniczna był Damian też z kanału Wyluzowani TV. Zostawcie też im suba, dzwoneczek i lajka. I jeśli chcecie też kolejne edycje milionerów o innej tematyce, to zostawcie komentarz i to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam, cześć.